A jest z nami już pan doktor Jerzy Surma. Panie doktorze, oddaję głos. Dziękuję pięknie. Proszę. Dzień dobry, Jerzy Surma, Szkoła Główna Handlowa. Ja opowiem Państwu pewną historię. To jest taki budynek, który w mediach w ostatnich 2 tygodniach bardzo silnie zaistniał, w sumie w smutnym kontekście. Tam został zastrzelony policjant policji MIT przez najprawdopodobniej sprawców zamachu terrorystycznego w Bostonie. Ale ja chciałem Państwu opowiedzieć, co się dzieje zwykle raz do roku w środku tego budynku. Tam się ustawia taka kilkusetmetrowa kolejka studentów, którzy przychodzą tam po to, żeby zobaczyć, jak ich koledzy startują w konkursach związanych z innowacyjnością i przedsiębiorczością. Konkurs trwa cały rok i najlepsi studenci prezentują swoje czasami absolutnie takie dziwaczne pomysły. W trakcie tych prezentacji jest taki, to ma przebieg tak jak ceremonia rozdania Oscarów. Na bieżąco publiczność, a także ta publiczność online może głosować. I czym finalnie kończy się ta impreza, to jest wręczenie takiego symbolicznego czeku, a tak naprawdę wsparcie przez fundusze private equity tych wybranych najlepszych projektów, tak żeby powstała firma, tak żeby ci studenci mogli rozwinąć działalność biznesową. I w sumie taka opowieść, którą pewno byśmy spotkali na wielu uczelniach, w wielu miejscach. Natomiast jak się spojrzy na to zjawisko szerzej, dokona się takiej analizy tego, co się wydarzyło w ostatnich kilkudziesięciu latach na tej uczelni, no to mamy taką sytuację, że w tym czasie, na dzień dzisiejszy, funkcjonuje ponad 25 tysięcy przedsiębiorstw, które zostało stworzone przez absolwentów tej chyba najlepszej politechniki na świecie. I te firmy generują przychody na poziomie 11 największej ekonomii światowej. I ja bym się chciał zastanowić i tutaj podzielić z Państwa refleksją, czemu tak się dzieje i czemu nie mamy podobnego klimatu w Polsce. To te zdjęcia, które Państwo tutaj widzicie, to jest takie wymieszanie zdjęć studentów Politechniki Wrocławskiej, której mam przyjemność być absolwentem, jestem bardzo dumny z tego, i studentów MIT. Jakbym Państwa spytał, którzy są którzy, najprawdopodobniej byłoby trudno rozpoznać. Oczywiście nie chodzi tutaj o fizyczne podobieństwo. Jest coś poważniejszego za tym slajdem, bo moim zdaniem istnieje bezwzględnie niemalże identyczność na poziomie potencjału tych ludzi, tych mózgów. Natomiast jakoś tak się dzieje, że ci chłopcy, te dziewczyny z MIT ciągną świat do przodu, natomiast u nas jest no dokładnie to, co widzieliśmy pół godziny, 15 minut temu, tak? Czyli jesteśmy, to nawet jest, no to jest tragiczna, to jest tragifarsa po prostu, to co widać na tym slajdzie w kontekście tego, jak Polska się plasuje na tle Europy, nie mówię świata. Te przyczyny tego zjawiska są wielowymiarowe. To jest to, co dokładnie mówił Jan Staniłko wcześniej. Są prowadzone analizy, że być może te fundusze strukturalne europejskie są źle wydawane. W Polsce jest trudno założyć firmę. Venture kapitaliści są cały czas relatywnie słabi. Więc oczywiście moglibyśmy mnożyć tych przyczyn i powiem szczerze, dla mnie to są cały czas takie rzeczy, które nie dotykają istoty zjawiska. Ja chciałem Państwu powiedzieć, co moim zdaniem tak naprawdę jest najważniejsze. Czyli oczywiście są te problemy systemowe, organizacyjne i tu możemy biadolić i takie punktowe rzeczy wyszukiwać. I nie chcę tego deprecjonować.
Ale moim zdaniem najpoważniejsza przyczyna jest w naszych umysłach i w naszym stylu myślenia, w stanie ducha polskiej młodzieży. Jak wygląda stan ducha przeciętnego studenta MIT? Tam od pierwszego roku tym studentom się mówi, jesteś kreatorem, to ty masz zmienić świat. To ty masz wymyślać gry, w które grają inni. Nie kopiuj, masz być innowacyjny. Jeśli nie ty, to niby kto ma to wszystko robić? Kto ma ciągnąć ten świat do przodu? Ty jesteś tym człowiekiem, który ma to robić. Jesteś na najlepszej uczelni na świecie, to zobowiązuje. Ty masz coś do światu przynieść, ty masz coś włożyć. Masz prawo być dumny z tego, to jest dobry snobizm, to jest dobry prestiż, że ty jesteś w takim miejscu. Jesteś przyszłą elitą, wymagaj od siebie więcej jak przeciętni ludzie. I to, co jest moim zdaniem super ważne, jak się mówi o innowacyjności i nowych firmach, to cały czas to są takie studia przypadków sukcesu, że się udało, że wielkie pieniądze, że w ogóle nie wiadomo jaki sukces w jak krótkim czasie i w ogóle wspaniały świat. To jest nieprawda. Budowanie firm innowacyjnych to jest nieustanny ciąg porażek, które bym powiedział raz na tysiąc kończą się wielką firmą. Jak się spojrzy na portfolia venture kapitalistów, to jest czysty rachunek prawdopodobieństwa. 1 na 100 powiedzmy średnio przynosi jakiś efekt. Czyli co jest meritum w ogóle też tego stanu ducha? To, że się upada, to, że jest porażka i to, że to jest normalny stan. Ale to, co jest super istotne w tym wszystkim i to jest taki piękny amerykański duch, że nieważne jak upadasz, ważne jak wstajesz i ważne, żebyś wstał i działał dalej, tak? I to jest w tej kulturze, w tym stylu myślenia jakby wprogramowane. Nikt od ciebie nie oczekuje sukcesu, nikt od ciebie nie oczekuje niesamowicie jakiego wielkiego wyniku. To, co od ciebie oczekujemy, to kreatywności i innowacyjności. I wiemy, że się może nie udać. I wiemy, że niemal na pewno się nie uda. Ale próbuj walcz dalej. I taki stan ducha de facto powoduje, że te chłopcy i dziewczyny z MIT i z Harvardu tak naprawdę są w stanie zmieniać świat. To, co mnie najbardziej boli, jak patrzę na polskie szkolnictwo wyższe, to jest to, że nawet nie to, że nie ma w Polsce wyższej uczelni, która by świadomie kreowała elitę. W ogóle nie ma takiego myślenia, że powinna być takie prestiżowe miejsce. W Stanach Zjednoczonych takich uczelni jest dosłownie poniżej 10, 5 do 7, takich naprawdę na najwyższym poziomie. Polsce wystarczyłoby 1 uniwersytet, 1 politechnika, wydaje mi się spokojnie. Ale żeby takie miejsce było, żeby to był świadomy proces po odpowiedniej rekrutacji, bez względu na to, czy kogoś stać na te studia, czy nie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale studia na Harvardzie czy na MIT, jeśli ktoś jest odpowiednio zdolny, to dostaje stypendium. Bez względu na to, czy pochodzi z bogatej rodziny, czy z Bronxu, tak? Z jakiejś biednej rodziny latynoskiej. Jeśli masz odpowiedni potencjał, będzie na coś takiego stypendium. Te najlepsze uczelnia coś takiego robią. I wydaje mi się, że Polska też ma taki dług względem swojej młodzieży, żeby tym najlepszym taką szansę dawać. Te talenty są rozsiewane bez względu na dochody rodziców, tak? I o te talenty trzeba dbać, je należy pielęgnować. W Polsce w ogóle nie ma takiego myślenia, tego poczucia, że elita wymaga świadomego procesu. Już pomijam fakt, zresztą aktualny stan, w jakim jest Polska, no pokazuje ten brak elity. Czyli moja konkluzja jest taka, że Polska tak naprawdę w tym kontekście, jeśli chcemy być innowacyjnym,
kreatywnym, jeśli chcemy budować te gry dla świata, a wydaje mi się, że Polska ma taki kapitał. Myśmy to w dwudziestoleciu międzywojennym pokazali na przykład polską szkołą matematyczną, naszymi niesamowitymi wynalazkami zupełnie, na przykład notacją odwrotną polską. Kto o tym w ogóle słyszał tak? A to na tym jest zbudowana współczesna informatyka, kompilatory, cała teoria kompilatorów na tym bazuje. Coś, co wymyślili polscy logicy w dwudziestym którymś roku. Polska potrzebuje uniwersytetu. Co to oznacza tak naprawdę świadome kreowanie elity? To jest poszukiwanie prawdy, to jest bardzo silny patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, taki piękny rodzaj patriotyzmu, gdzie mi zależy. Ja jak byłem ostatnie lata w Bostonie, ja tam więcej razy stałem na baczno i ze łzami w oczach słuchając hymnu amerykańskiego, jak w Polsce w ostatnich 10 latach. I ja byłem w jednym z najbardziej liberalnych miejsc w Stanach Zjednoczonych, tak? Bo Massachusetts to są demokraci, to jest generalnie bardzo liberalny region, więc ja już nawet trudno mi sobie wyobrazić, jakby to wygląda, jakbym gdzieś na południu był, tak? Jak tam silne muszą być te rzeczy. Coś, co jest u nas, nie wiem, wyśmiewane, czy jakieś bardzo fopa, czy jakieś uwstecznione, czyli takie bycie patriotą, tam jest traktowane jako naturalna, oczywista cnota każdego wykształconej osoby. Z tym się wiążą największe standardy etyczne, z tym się wiąże umiejętność pracy zespołowej, co jest czymś, co trzeba kształtować. To jest bardzo trudna umiejętność, odpowiedzialne przywództwo. To jest pewna interdyscyplinarność wykształcenia. To jest umiejętność krytycznego myślenia. To jest coś, co myśmy kiedyś nazywali klasycznym wykształceniem. Tak, co jakby kompletnie zginęło z naszych liceów. To jest umiejętność poprawnego wnioskowania, używania logiki arystotelesowskiej. To jest umiejętność rozumienia złożonych związków przyczynowo-skutkowych. To jest odwaga i pasja. To jest bardzo ważne, ten taki duch walki i odwagi. I to jest to bohaterstwo powstawania z upadku. I tak nie bez przyczyny jest tutaj ten rysunek z Collegium Nobilum, tak? Czyli chyba jedno z najpiękniejszych owoców polskiego oświecenia, ksiądz Konarski. Tak? Ci ludzie stworzyli Konstytucję 3 maja. I ja mam taką silną potrzebę, żebyśmy coś takiego wspólnie być może ufundowali, żeby takie kolegium nobilum Polski XXI wieku powstało jak najszybciej. Pięknie dziękuję. Takie energetyczne, optymistyczne, pozytywne wystąpienia pana doktora trzeba by puszczać regularnie w telewizji. Dziękujemy bardzo, panie doktorze.